Księżniczka Zelda w końcu grywalna. Podczas ucieczki z lochów własnego pałacu, witam was z powrotem w The Legend of Zelda, tym razem naprawdę, Echoes of Wisdom. Tędy nie przejdziemy. Mamy ze sobą duszka Tree, który dał nam różdżkę z umiejętnością tworzenia echa przedmiotów z rzeczywistości. Tak możemy teraz tworzyć echo stolików, maksymalnie 3 naraz, co na przykład daje nam możliwość tworzenia schodów. I musimy się wykraść jakoś z lochów, ponieważ król został opętany, jego doradcy też, i wmawiają wszystkim, że my, Zelda, jesteśmy odpowiedzialni za te wyrwy i znikających ludzi i w ogóle. I dlatego chcą, żeby nas egzekutowano. Nie możemy do tego dopuścić. To mogę się nauczyć kolejnego przedmiotu. Drewniana skrzynka. Jej echo. Świetnie. Zeldo, możesz zmieniać między echami, które się nauczyłaś, przytrzymując w bok, w prawo i tam w selekcji za pomocą gałki analogowej. Ano tak, jak to było Breath of the Wild i Tears of the Kingdom. Zmiana broni, nie wiem teraz której dokładnie. Moglibyśmy teraz takie skrzynki zrobić. One są nieco wyższe, na nie nie możemy normalnie wskoczyć. Ej, ale urocza myszka na górze. Cute! Czyli co, mamy teraz ogród Hyrule z Ocarina of Time? No! Mam cię! Nie podoba mi się to. Muszę jeszcze raz się wydostać. Dosłownie mam ogród z zamku Hyrule w Ocarina of Time. Tylko jako Zelda, nie Link. Jak udało ci się stamtąd wyjść? Cóż, cokolwiek. Jesteś tutaj na rozkaz króla, więc proszę, bądź w zatrzymaniu, w więzieniu i nie powoduj już żadnych kłopotów. Ja ci nie spowoduję zaraz kłopoty, ty. Jeszcze raz się stąd wydostanę, o. Ale że też nie kwestionują tego, co nie? Co prawda, ten jeden strażnik tam kwestionował, że o, dlaczego trzymamy Zeldę, ale jak mu powiedziano, że no ona jest odpowiedzialna według króla za wyrwy i w ogóle ma się ją egzekutować, to on powiedział, aha, okej. Okay. A to powinno być tak, chyba że wszyscy nas kochają, bo jesteśmy tak dobrą księżniczką i bardziej by ufali nam niż królowi, co nie? Dziwne troszeczkę i smutne zarazem, patrząc na to. Znikaj. Bożu! A okej, teraz tutaj się zapisujemy zawsze, świetnie. Patrząc na to, że tak wszyscy oczekiwali naszego powrotu i się cieszyli, mogli zaznać spokój, gdy wróciliśmy. Dobra, jak to teraz robimy? Po prostu po cichutku, jak w Ocarina of Time, ta sama śpiewka. Mógłbym w sumie zablokować tutaj drogę któremuś z nich? Co by się stało, gdyby tak było? O, tutaj temu zablokuję drogę. Zobaczmy, co wtedy. Czy ja mu teraz zmieniłem kurs przez to, że to zablokowałem? Chyba tak. Ej, ale fajnie. Tutaj jakie buteleczki. Sporo detali tutaj jest. Te słoiczki z drewnianym wieczkiem. Więc innego dnia zepsułem wazon, żeby przetestować teorię. I General Wright wtedy nagle przybiegł, kiedy natychmiast to się stało. Z pewnością dostałeś duży opiew z tego powodu. W sumie to nie. Rzuciłem dość daleko tym wazonem i pobiegł tam, gdzie się zepsuł, tak? Gdzie uderzył. Ach, General Wright jest bardzo prostym człowiekiem. To jest ciekawe. Czyli dostaliśmy wskazówkę, że tak można odwracać uwagę, ale tylko Wrighta, czy ogólnie wszystkich? Mogę się nauczyć wazonu. I teraz wazonami rzucać i je psuć, żeby odwrócić uwagę. Nice. Nieskończony zasób Hyrule Castle typowych wazonów. Nieźle. To taki wyczaruje. I odwróćmy uwagę. Może przetestujemy teorię na tych dwóch tu? Co? Co za gamonie, nie wierzę w to. Jako że już tworzymy te rzeczy w powietrzu, te wazony się rozbijają od razu. Ciekawe, czy mogę je stworzyć bez tego, że będą psuły? Na pewno, gdy stworzę go tu. Ta. Cool. Uwielbiam. Proszę państwa. Ej, w jednej była rupia.
O, nie zwróciłem uwagi na to. Rupie mogłem wziąć. A teraz jesteśmy w bibliotece. Kocham te szczegóły. To, że widać, co jest w szafkach i w ogóle. Wiem, że Aonuma chyba nie lubi, jak się mówi, że to Zeldy w 2D, bo to po prostu według niego Zeldy z perspektywy lotu ptaka, ale no wiecie, co mam na myśli. Jest to taka... Jest to jednak 2D, dlatego zawsze tak klasycznie, dosłownie każdy to tak nazywa, ale tutaj przez to, że jest to właśnie ta izometryczna z lotu ptaka perspektywa, widzimy też boczek, albo też... No, z dołu, z dolnego boku? Z dolnego boku, z dołu i z... lewej strony widzimy, co się znajduje w szafkach. Okej, tutaj mają też takie dzidy i dalej takie słoiczki. Statua bogini, jej nie mogę wziąć ze sobą? Nie mogę zagadywać do niej. Impa! Księżniczko! Ty jesteś po naszej stronie, co nie? Cieszę się, że jesteś bezpieczna. Nie zostałaś zraniona, prawda? Nie wyobrażam sobie, co jego wysokość sobie myśli. Twierdzić, że to ty stworzyłaś te wyrwy, to jest szalone i bezczelne. Co? Król, generał i minister są podszywaczami? A twój przyjaciel Tri dał ci... Tri różdżkę? Czy tak? Ach, rozumiem. Zeldo... Nie, Zelda może używać mocy... za pomocą różdżki. Czyli... Czekaj... ona cię nie widzi i nie słyszy. Ale gdzie Tri może być? Jesteś tutaj teraz sama? No właśnie dlatego nie wiedziałem, jak dosłownie to przetłumaczyć. Czy on mówił do Impy? Czy mówił do Zeldy? Ha, nie, dosłownie Impa nie widzi, o. Biedaczek. Myślę, że jesteś jedyną, która jest w stanie mnie zobaczyć, Zeldo. Mo. Interesujące. Świat jest naprawdę tajemniczym miejscem. Cóż. Niech nadejdzie, co zechce. Ja zawsze będę wspierać cię, księżniczko. Nieważne, jakie tajemnice miałyby się ujawnić. Lepiej... nie traćmy czasu. Fałszywy król właśnie... omawia egzekucję ciebie, egzekutowanie ciebie. Musimy jak najszybciej odejść stąd. Będziesz się wyróżniać we twoim aktualnym stroju, więc przyniosłam dla ciebie coś na zmianę. Tunikę Boatera, prawda? O, czym jest ta niebieska szata, która wystaje ci z kieszeni? A, rozumiem. Jest to płaszcz szermierza. On nosił to. To wydaje się działać, jeśli chodzi o wielkość. Wyśmienicie się nada i będzie dobrze wyglądać na tobie. Szybko, ubierz się, zanim zostaniesz wykryta. Czekaj. W Zeldzie 2D będą stroje do przebierania, czy... Automatycznie się przebiera. Okej, myślałem, że otworzę teraz jakieś menu i będę mógł ubierać różne stroje. Ale a to urocze, że się schowała, żeby się przebrać. No i fajnie wygląda. To jest teraz mędrzec Zelda. Jesteś w przebraniu. I Impa nie musiała przynosić żadnego stroju. Jest lekka, zwiewna i dobrze kryje twoją tożsamość. Pachnie trochę stęchłą komodą. Mogę zrobić teraz spin. Aha. Powinnaś być w stanie iść teraz naprzód bez martwienia się. Księżniczka zniknęła! Znajdźcie ją! A to kto? A żołnierze. Ona nie wygląda jak księżniczka. Wydaje się, że mamy towarzystwo. Zostaw to mi. Och, Impa jest taka świetna. Lubię jej wygląd tutaj, muszę przyznać. Widzę w nim też troszeczkę sprite Impy z Oracle of Ages i Oracle of Seasons, ale też ma coś własnego. Lady Impo, kto to jest tam za tobą? To nie jest księżniczka, prawda? Bo jeśli tak, to będziesz musiała zejść nam z drogi natychmiast. Zejść wam z drogi, powiadasz, Nie. Wątpię, bym mogła to zrobić. Wow, Impa!
Staruszka, ale nadal ma kopa. I ta peleryna z okiem Sheika, idealnie zagrane, żeby to teraz pokazać. Tutaj, Zeldo, proszę, weź to ze sobą. Dostaliśmy co? A, dziennik. Tu będzie mapa, fajnie. No, ciekawie wygląda świat. To będzie nasz następny cel. Aha, zaznaczyłam drogę do domu świecącym się znacznikiem. Powiedz im, że Impa cię wysłała. Z pewnością pomogą ci. Czyli co, tam jest Kakariko? Tędy! Nie mów mi, że za statuą bogini będzie przejście. No tak, pod. No tak, jasne, no mogłem się domyślić. Na przodzie znajdziesz skrót, który doprowadzi cię do... z zamku. Użyj tego, żeby uciec. Pośpieszcie się teraz, księżniczko i Tri. Jeszcze się zobaczymy. A, czyli jednak nie, szkoda. Tak patrzyli na tą statuę, że myślałem, że pod statuą będzie... przejście. Mysterious Rifts. Mamy główne zadanie. O, patrzcie. Roślinkę będę mógł sobie... Drzewunio! Dekoratywna roślinka. Będę mógł sobie przywołać. I co, ona będzie mi służyć jako zasłona, co? Jest jakiś limit rzeczy, które mogę przywoływać, czy po prostu wszystko, co zbieram, jest moje? A, rozumiem. Mogę tak sobie skakać z tego teraz. Ej, będzie tyle przeróżnych możliwości rozwiązywania zagadek w tej grze. O, to fajnie wygląda. Latarnia. Itemy wyśmienicie wyglądają. Te w otoczeniu wszystkie. To ma naprawdę coś. Chciałbym te owoce zjeść. One tak dobrze wyglądają, te błyszczące jabłuszka. Lubię też, jak błyszczy się Tri właśnie. Czy to rzodkiewki? Rzodkiewki tu są. Łóżko! Łóżko! To znam z trailera jakiegoś, albo z posta na Twitterze czy coś. Mogę łóżko! Stare łóżko! Ach, Mosse go będę... Nie wierzę w tą grę. Ty nie? Nie wierzę w tą grę. Takie rzeczy... zepsute łóżko. Takie rzeczy normalnie w Minecrafcie się robiło. W sensie, to jest takie dzikie, że mogę wykorzystać elementy otoczenia na swoją własną korzyść inaczej niż są pomyślane, bo normalnie... No widzicie, mogę tu odpocząć w łóżku. No, dobranoc, słodki snów, świetnie. O, to było też fajne. O, to oświetlenie. O, to jest najpiękniejsza, jeśli chodzi o otoczenie, o efekty oświetlenia i wszystko. Gra Zeldowa wszechczasów. Tylko to zamazanie na bokach troszeczkę... Ten brak ostrości mnie troszeczkę boli, ale... Czekaj, możemy teraz robić spin? A tak wygląda ten spin Zeldy. Jakby tańczyła. Tra la 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 la. A i tak możemy ścinać za pomocą tego. Rupia, rupia, rupia! Krzaczaszki. I tu będzie skrót. Też takie przejście przez podziemia. Nice, nice, nice. I zielona rupia. Niebieska daje 5, zielona 1. Klasyk. Tu już na zewnątrz nie ma niczego, co mogę skopiować, więc hop! A tak, te poziomy 2D, które fajnie były wykorzystane już w remake'u Link's Awakening. O, kocham to. Kocham, jak to wygląda. Mamy oddychanie pod wodą. Cool. Ta gra jest tak rozbudowana. A no tak. Będę o tym chyba zapominał troszeczkę, że mogę używać tych rzeczy, bo to jest tak ciekawa technika. Boulder Echo. Okej. Okay. Nie pozwól Chrisowi Redfieldowi usłyszeć o tym, że możemy tworzyć dla niego kamienie, bo jeszcze, nie wiem, będzie chciał je uderzać czy coś. To co z tymi kamieniami zrobimy? Mogę normalnie wyskoczyć, ale tutaj jest za wysoko, tutaj nie wyskoczę. Czyli co, po prostu szynkę zrobić, bo one płyną na górze, dokładnie. A, o, uwielbiam już te zagadki. Nauczyliśmy się, że boulder, kamień jest ciężki, dlatego umożliwia nam przejście. To jest tak fajne i kreatywne. Nie mogę się doczekać ujrzeć, co ta gra jeszcze ma do zaoferowania. Tworzenie poziomów zeldowych w tym gameplayu to byłoby jeszcze dziksze. Gdyby zrobił tutaj jakiś dungeon maker czy coś, o. Wyrwy się robią. Pewnie ta rozszerza się od sali tronowej.
Kolejna wyrwa. Wyrwy takie jak te pojawiały się okazjonalnie od bardzo dawna. Wygładzanie ich było naszym zadaniem. Tylko moja moc samego nie jest wystarczająca, żeby zająć się tak dużą wyrwą jak ta tutaj. Na razie dajmy sobie z tym spokój. Czyli aktualnie nie masz żadnej mocy nad tym, ale możesz nam pomóc? Małe wyrwy zamykać? O-o. To chyba częściej będzie się zdarzało. Szybko! Na szczęście z nurtem możemy popłynąć. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłem tam z boku. Chociaż chyba nie mogłem kontrolować tego teraz. I wypłyniemy po prostu do rzeki, prawda? Nawet na... nie. Na brzeg. Obudź się, Zeldo. Początek Link's Awakening. Obudziłaś się, dobrze, chodźmy. Zaiste, chodźmy. Kamień! Jakie rzeczy jeszcze będą mógł... Silna ta Zelda! Jakie rzeczy jeszcze będę mógł sobie kopiować? Jestem tak bardzo ciekaw to ujrzeć! Czemu nie na tobie? Dobra, nieważne. Ciebie już nie podniosę, co nie? To jest za ciężkie. Niech będzie. To było to wyjście zamierzone, gdzie mieliśmy wyjść według impy, czy po prostu ściekami się wydostaliśmy? Gdzie jesteśmy? Może ta mapa, którą dała ci tamta osoba, może pomóc nam się domyślić. Dobra, według mapy... na minusie... tu jesteśmy! Czekaj, tu jest zamek przecież, dostaliśmy się tak daleko? A co tu jest? Okej, okay, zmierzamy tu. Jesteśmy dość blisko naszego celu. Ładnie nas... gra wyrzuciła w przód. Potwór! O! Slimik! Zauważył cię! Zelda, potrafisz walczyć z potworami? Jeszcze chyba... nie walczyliśmy jako Zelda. Mogę po prostu... Na pewno mogę podnieść kamień i rzucić w ciebie. To cię zabija? Czekaj. O! Mogę też echo potworów zdobywać! No tak, kompletnie o tym zapomniałem! Zol Echo! Nauczyłaś się echa potwora? Pokonywanie nowych potworów zostawia... Shimmer? Czyli co? No jakieś pozostałości po nich. Co pozwala ci nauczyć się... więcej o nich, tak jak teraz zrobiłaś. I mogę ich przywoływać. Ta. Mogę przyzwać echo potworów. Ale to... to też jest normalnie tutaj przy przedmiotach, lol. No to walczcie teraz przeciwko sobie! Pokemon... Ej! Ha! Ten go zaskoczył teraz. Dlaczego ten wcześniej miał takie trudności? No, teraz zabili się nawzajem. To jest takie smutne, ale też urocze. Troszeczkę jak zbroja Zeldy ze Spirit Trax, którą na przykład w Smash Bros. Też używa jako atak. Ale kamienie są best. Ja przez chwilę nie byłem pewny, co to widzę na podłodze. Myślałem, że, nie wiem, rozmnożył się na dwa mniejsze, ale no, był tylko jeden, więc nie były to dwa mniejsze, tylko jeden mniejszy. Ej, wy! Kamieni nie lubicie, co nie? Haha! U ciebie też mogę się nauczyć! Dawaj! Sea Urchin! Ale nadal pytanie zostaje, czy to się jakoś zmieni jeszcze? Czy będę musiał kasować z wyboru jakieś przedmioty i stworki? Żeby móc grać dalej i zdobywać kolejne, czy jest jakiś limit? Chwileczkę, co ja tu wyprawiam? Przecież mogłem już dawno się wydostać chyba.
Zrób łóżko. Jeszcze jedno łóżko. Czekaj, na to łóżko. Wezmę skrzynkę. Albo po prostu mogę zrobić tutaj... Tak, o. To teraz głupie troszeczkę. Potrzebuję czegoś mniejszego. Niech nie będzie stolik. Za pomocą stolika wskoczę tu. O, o. I jesteśmy. I teraz łóżkiem sobie dopomogę. Jeszcze totalnie do głowy mi się nie mieści to, że można tak to robić. Dlatego rozwiązywanie tych zagadek nie przychodzi mi od razu do głowy. Będę pewnie tyle sterczał tutaj się czasem zastanawiał, co mam zrobić, a po prostu skorzystać z umiejętności. To jest takie dzikie, dokładnie jak w Tears of the Kingdom, gdzie też nie przychodzi ci do głowy, że ej, te umiejętności szalone, które masz, możesz je wykorzystać do tych wszystkich rzeczy. Jak to mogę? Taki surprise Pikachu face. Beach Cave. No to musi teraz jakaś plaża się pojawić, skoro to jest Beach Cave. Czekaj, nie topisz. Czy mogę sobie dopomóc? No tak, to jest za ciężkie. Czemu ja zawsze sobie robię tak pod górkę? Nie wbi- to tyle rzeczy do wyboru, to jasne, że trochę problemy może robić? No. Bo coś czułem, że mogę się go nauczyć. A nie topisz może być bardzo przydatny. Keys. Przydałoby się troszeczkę serc zdobyć. Kawałek se... Czekaj. Coś w tym stylu, właśnie! Tylko jak ja to porobię dalej? Jeden się udało. A, czekaj. Ech, to jest takie proste. O, fizykę tutaj chodziło. Ta... I tak oto, dostaliśmy się na dół do kawałka serca! Musieliśmy troszeczkę tylko pomyśleć w realiach, grawitacyjnych. Tak jak tu teraz, ich zmiażdżę, pokaż wam. Powiedzmy, że się udało. Hop! Dobra, mogę użyć tego kamienia jeszcze raz. I po ptakach. Oto sprawia tyle przyjemności. To nie jest przecież Hyrule Field Theme. Czy jest? Z początku myślałem na początku, że może będzie? Przy pierwszych nutkach, ale... Jeszcze nie jesteśmy na Hyrule Field, to nie brzmi tak epicko jak na Hyrule Field. Nie, to nie jest Hyrule Field. A już czekałem oczekiwałem, że o, teraz będzie muzyka Hyrule Field. Nope. Dobra, zobaczmy, czy do skrzynki się dostaniemy. Bo przez łączenie tych wszystkich umiejętności możemy tak ładnie dostać się do różnych miejsc, pewnie nawet, że twórcy nie pomyśleli, że tak można się dostać, a my się w ten sposób właśnie dostaniemy gdzieś. Że aż szalone, że Nintendo na coś takiego pozwoliło, nie? W dwóch Zeldach pod rząd dwie gry, które mają tyle różnych możliwości, które można tak wykorzystywać i... No w sumie w Breath of the Wild też to już tak było, nie? Ale z umiejętnościami w Tears of the Kingdom oraz tym, co daje nam tutaj Echoes of Wisdom, to jest aż zbyt szalone, żeby nie zepsuć gry. Co tam? Witaj w Sudhorn Village. Zazwyczaj jest tutaj miło i spokojnie, ale teraz rzeczy są straszne. Ach, gdyby Link tylko tutaj był. Kim jest Link? Link jest młodzieńcem z naszej wioski. Posługuje się lepiej mieczem niż ktokolwiek inny. Pomagał nam z wielorakimi problemami. Z potworami, trawą, wszystko co można ściąć. Ale wyruszył na przygodę, na podróż. I to wtedy, kiedy najbardziej go potrzebujemy. Ciekawe to. Link nosi dokładnie taki płaszcz jak twój. Ach, Link, mam nadzieję, że wszystko z tobą w porządku. Ej, to jest urocze. Jesteśmy tutaj w wiosce Linka. Poznamy troszeczkę jego origin story w tej grze. Wszyscy na niego liczyli w ogóle. Usłyszymy o Linku.
z perspektywy kogoś innego, bo gramy tym razem nie Linkiem, to ktoś inny może opowiadać o Linku. Fajne to jest. Pierwszy raz możemy dowiedzieć się rzeczywiście coś o postaci Linka. Wyrwa pojawiła się na północ stąd i tak szybko rośnie, że jeden z nas został w nią złapany. Co gorsze, nie możemy nawet pobiec do Hyrule Castle o pomoc, ponieważ ta wyrwa blokuje nam drogę. Tam i tak nikt by wam niestety nie pomógł, ale... No cóż, proszę, bądź bezpieczna. Nie L, tylko... R, muszę pamiętać o tym. A najlepiej, żeby stoliki mieć. Stoliki mi aktualnie w tej chwili najbardziej pomagają. Dobra, mapa mówi, że... muszę iść na północny wschód. To będzie jeszcze tyle do zbadania. Ej, trampolinę mu... Ta gra chce, żebym nadużywał jej mechanik. Oj, chce. Co jest w studni? Skarb. O, już druga skrzynka. Czekaj, to jest inny wazon. Czy wymienię go po prostu na ten wazon, który już mamy? Nie, po prostu mam teraz dwa wazony. A to co? Floral nektar. Nektar z roślinek. Okej. To odnawia serca, jest leczniczy przedmiot. Cool. Jabłuszko! Też przedmiot, który mnie leczy. Nie, Electro Apple. Gdy w eliksir jest zmiksowane, wtedy... zadaje więcej leczenia, czyli możemy też gotować tutaj. No tak, to jest rozszerzenie Zeldy w 2D. No mega cute. Jeszcze jestem trochę pogubiony, ale powoli się odnajduję. Czy to jest chatka Linka? To na bank jest chatka Linka, co? Musi być. No kto inny by tu mieszkał? Masowe. To musi być chatka Linka. Fajne. I co, Link rąbie drewno, czy może jednak ktoś inny tu mieszka? Kto pan? Wyrwa połknęła jednego z moich sąsiadów. Musi być coś, co możemy zrobić. Poza... czekaniem. Dostałem trampolinę! Co za wspaniały prezent! Możemy się pobawić! No, może innym razem? Ale te wszystkie postacie mają fajne designy na tym stylu, to mega cute. Wyrwa w okolicy jest ogromna, to przerażające, że jest tak blisko naszej wioski. Mogła być również w lesie Suthorn. Dziwne, stare... dziwny staruszek tam żyje, mam nadzieję, że wszystko z nim okej. Dziwny staruszek to brzmi jak szyld, który mogę skopiować. Czy echo szylda można też czytać? Co tu jest napisane? Suthorn Prairie i Suthorn Forest. Okej, okay. Do lasu idziemy. Ptasio! I Radagasta możemy też zaraz po... chwila. Co to jest? Hej, Zeldo! Spójrz na to! No, sprawdzam. Checkpoint! Będziemy mogli się do tego teleportować, okej. Okay. Mogę się warpować teraz na mapie. Fajnie wyglądają. Też coś innego, tak optycznie. Nie jakieś statuwy słów czy coś takiego. W porządku, zaświeciło się. To punkty drogi. Będziemy wiele z nich korzystali. Wyrwy mogą się pojawiać wszędzie, więc... będziemy używali tych, żeby szybko poruszać się na świecie. Gdy już raz interagowałaś z taką na swojej podróży, masz zawsze się do... tych już zintegrowany... z którymi zinteragowałaś się teleportować. Będzie to bardzo pomocne. Szybka podróż, bardzo fajnie. Można znaleźć takie punkty na całym świecie. Więc przeszukujmy wszystko, żeby je odnaleźć. Nice. Czekaj, z tej strony będzie pójście do lasu. Tam na górze była jeszcze wyrwa. Chciałem się temu przyjrzeć. Ale czemu najpierw chciałem się przyjrzeć, to... czy mogę czytać szyld? This away, that away. Okej. Czyli nie mogę zmylić kogoś. Czy to chleb? To będzie sklep.
A, to jest to, co widzieliśmy, ta wyrwa, gdzie towarzysz albo towarzyszka tej osoby została puknięta. Ej, tam na dole widać te kawałki ziemi, które zostały porwane, co nie? Ciekawe, co to jest. Za przestrzeń w środku. Hej! Shout, jeśli mnie słyszysz? Znaczy, krzycz, jeżeli mnie słyszysz. Przez chwilę myślałem, że Shout to imię. Kim jesteś? Nie, to nie ma znaczenia. Czy możesz mi pomóc? Proszę, pomóż nam. Hej, ten płaszcz wygląda jak ten Linka. Czy one są w dzisiejszych czasach modne czy coś? A co ja robię? Nie ma czasu na gadaninki i pogawędki. Moja żona została połknięta przez tą wyrwę. Aha. Żono, słyszysz mnie? Jestem tu. Ta, bo wołasz do swojej żony, żono. No nice. No tutaj tak daleko nie przeskoczę. Obojętnie, jak bardzo bym zrobił tutaj stos łóżek, co nie? Coś stanie, jak położę coś na wyrwie? Nie mogę, to się liczy jak ściana. Znaczy przy ścianie... Hapsi. Przy ścianie? Przynajmniej czasem stawia obok ściany. A na wyrwie w ogóle nic nie stawia. Ignoration. Co to za czerwone liście? Wyglądają jak żywe. No, fajnie było poznać ojczyznę Linka. Może tam jeszcze później wrócimy do sklepu. Będziemy jeszcze bardzo eksplorowali wszystko, moi drodzy. Więc nie martwcie się, jeżeli coś przegapiam. Wyczuwam dużo stworzeń w tym obszarze. Myślę, że miejsce zaznaczone światłem jest tam na przodzie. Czyli będziemy musieli powalczyć tutaj. O, Boziu. Najlepiej sobie radzę kamieniami. Na slajmiki. Ciekawe, jak zwiększę sobie ilość przedmiotów, które mogę naraz maksymalnie mieć. Bo też musi być jakaś możliwość, co nie? Mógłbym tutaj na drugą stronę przejść, budując sobie most. Ale miecz by mi się przydał, to będę całkowicie szczery z wami. Że chętnie bym zobaczył w rękach Zeldy miecz. Ale to będzie po prostu inny rodzaj walki, co? Uważaj na potwory, które kryją się. Wytrawię. W wysokiej trawie jak pokemony? A tak, tutaj. Wąż! A ty co sobie myślisz? Ha. Na ukos mogłem go walnąć. Czekaj, widzę, że tutaj węża możemy podnieść. Nauczy się najpierw tego węża. Ropo, eko. Dobra, wezmę sobie nowy kamień! Hapu! Pokemona węża sobie później przerzucę. A, wyrzucę w ciebie. Widzicie, to jest teraz jak ściana. Jakby tutaj po prostu przecięto tort. Drzewny. Jakby te drzewa były tortem i przecięto. Bo jest to taka ściana wprost, która nadal ma troszeczkę kształt tego, co tam było. Widać pozostałości po tym, ale nie zupełnie. Ha. Interesujące, jak to wszystko działa. Moblin. Ej, dawaj mi mojego własnego moblina domowego! Moblin! Oła. Ale go zaskoczę teraz, patrzcie. A, moblin! Czekaj. Rzucę węża na niego. O! Wąż, atakuj! Do ataku! Trzy wąże! Patrzcie, tak! Mogę moblina też przywoływać! Moblin będzie teraz na moje usługi. Spear moblin! Wybaczcie, koledzy, ale ja teraz będę miał armię trzech moblinów, która będzie mi zawsze towarzyszyć. A moblina mogę tylko jednego, bo jest zbyt potężny. Co on będzie tutaj? Nie idzie za mną? Chodź, gościu. Mogę go podnieść. Ej, wróżka! Ej, wróżko! Łap mojego moblina! O, zabiję go. On i tak jest kreaturą stworzoną ze mnie, tak jakby, więc... to raczej nic nie robi. Okej, tutaj jest do ruin, tutaj też droga zamknięta. To dużo ułatwia, że tutaj tyle jest wyrw, które blokują drogę. Kto tu mieszkał? Czy to tutaj mieliśmy przypadkiem iść? Wygląda, jakby wyrwa blokowała to wyjście. Ale ty możesz coś z tym zrobić, co nie? Zelda, moja rola to... pozbywać się wyrw. Mam dużo przyjaciół, którzy robią to samo. Współpracujemy razem.
naprawiamy wyrwy. Wygładzamy je tak jakby. Normalnie moi przyjaciele szybko je naprawiają, więc... Dziwne, że to nadal tu jest. Zastanawiam się, czy coś dziwnego się stać mogło. Zeldo, obadasz to ze mną? Myślę, że moi przyjaciele są w wyrwie. I jeśli ich znajdziemy, to będziemy mogli szybko ją znowu wygładzić. Czyli co, wchodzimy do wyrwy? Z wnętrza je wygładzimy? Chodźmy tędy. Musimy znaleźć wejście. A dobra, czyli jest wejście bezpieczne do wyrwy, dzięki któremu będziemy mogli od środka ją wygładzić i pozbyć. Okej. Ej, czyli to się działo też wcześniej. Jedzenie, jedzenie. Moblin na mobliny. Ej, ej, mobl... Zostaw to! No, echo jedzenia. Do odwracania uwagi. Oni jedzą. Nie macie jeść, macie się bić. Wszystko trzeba we własne ręce wziąć. Ała. Bam! Możecie mi w komentarzach wytłumaczyć, czy są jakieś lepsze metody walki. Na pewno jakieś własne strategie też obmyślisz czasem. Haha, trafiać dwóch naraz? To moja specjalność. I don't like this shit. Dobra, teraz! Chodź, Moblin. A czekaj, tutaj widać... ile wymagają? Czyli mógłbym zrobić jednego Moblina... nowego... i jedną żmiję i one będą tam nie walczyły, dokładnie. Żmija bierze go z zaskoczenia... a Moblin rzuca spirem. Cool! Ej, to był obóz taki... taki Breath of the Wildowy. What? That's illegal! Dobra, spróbuję tutaj wejść na górę. Ale co, czyli co, to... dość dzikie jest... że... w tym świecie najwyraźniej te wyrwy pojawiają się... ciągle i te duszki cały czas niezauważenie... je wygładzały i naprawiały. Ale teraz coś się stało, że nie mogą tego robić, dlatego zaczęły się pojawiać, a potem wychodzić spoza kontroli. Czy może te duszki pojawiły się tutaj razem z wyrwami i zaczęły je wtedy naprawiać? Ale tak naprawdę i wyrwy, i oni pochodzą z innego świata, gdzie się to dzieje na co dzień. Albo są jakieś anomalie, które powodują, że się te wyrwy pojawiają, jakby, nie wiem... zderzenie między światem cienia i światem naszym? Czy coś takiego? To ciekawe. Ale no, czyli ten zniszczony dom był tym miejscem, do którego mieliśmy się dostać, przypadkiem znaleźliśmy, eksplorując. I to wygląda jak wejście. To będziemy musieli wejść zaraz. Wiedziałem. Wyczuwam moich przyjaciół z wnętrza. Ale nie mogą się ruszać. Wydaje się, że są uwięzieni. Jeżeli to prawda, to nie będą w stanie wygładzać w ogóle już wyrw. W ogóle. Czy musimy wejść i ich uwolnić? Będziemy musieli wejść i im pomóc. Wtedy będziemy mogli... porządnie zająć się wyrwami. Możemy uratować ich, jeżeli będziemy współpracować, Zeldo. No jasne. Więc co mówisz? Że wchodzimy. Czyli będziemy te wyrwy tak wchodząc do nich z czasem w niektórych miejscach się pozbywać, będziemy je wygładzać i przez to więcej świata odblokowywać. A, tylko z twoją mocą możemy wejść, bo ty robisz nam wejście. Taki otwór. Ciekawe. W porządku, więc teraz możemy wejść. Uratujmy naszych przyjaciół. No to powiedziałbym, że w następnym odcinku wejdziemy tam, ludzie. Mamy już sporo rzeczy zebranych, sporo ech. Amiibo będę mógł skorzystać, no tak. Sporo ech. Które wszystkie jako nowość oznaczone były. Jedzenie. Okej, wygląda na to, że na echa
nie ma limitu, bo nie ma tutaj okienek, które można wypełniać, ale przy przedmiotach jest ekwipunek z limitem. Czyli tutaj na jedzenie, na picie, to ma sens. I tutaj na różne rodzaje różdżek, czy to może jeszcze inne bronie będą? Ciekawe. Ale szkoda, że stroju jednak nie możemy zmieniać. Myślałem, że może będzie takie kosmetyczne coś. Ale ludzie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. Ja w międzyczasie może jeszcze wrócę sobie do wioski, zobaczę, czy mogę coś kupić. Może trochę rupię jeszcze po farmy, zobaczę. I słyszymy się w następnym odcinku, gdzie będziemy dalej odkrywać tajemnice tego nowego świata, nowego Hyrule, bo okazuje się, że nikt tutaj nikogo nie zna. Zelda nie zna Linka, Link nie zna Zeldy, Link poszedł uratować Zeldę, bo wyruszył na podróż. Ganon znał Linka, ale jako legendarnego bohatera Linka, który się regeneruje, bo Ganondorf i Ganon zawsze są tym samym. Czyli on wiedział już, że no jak Link przyszedł, znowu ty. Zawsze takim utrapieniem jesteś, ale tym razem mam inny plan, by cię pokonać. A Link myślał sobie, co ty do mnie gadasz, gościu? Przecież nigdy cię nie widziałem. Bo on jeszcze nigdy, ten Link nigdy nie spotkał Ganona. I dopiero teraz Zelda pozna Linka na swojej podróży i pod koniec będą pewnie przyjaciółmi albo coś takiego. Tym razem nie Link dowiaduje się o przeszłości Zeldy i poznaje ją lepiej jako postać, tylko Zelda poznaje Linka, próbując go ratować. I po jego śladach idzie, co jest bardzo fajne. No, papatki ludzie. Do następnego.